Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po 16. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek, a gościem Polskiego Radia 24 jest poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry, kłaniam się. Panie Pośle, informacje agencyjne i także właściwie z resortu obrony Ukrainy. W Donbasie ponad 40 ostrzałów od rana przeprowadzili prorosyjscy bojownicy w tej części Donbasu. Sądzi Pan, że Rosja szuka jakiejś takiej prowokacji, żeby uzasadnić swoją inwazję, czy podchodzi Pan do tego spokojnie? No, spokojnie nie podchodzę o tyle, że rzeczywiście no, tam przecież to są gry wojenne, które się odbywają na wschodzie Ukrainy z potencjałem rozszerzenia się na całe to państwo. Więc natomiast co planuje Władimir Putin? Nie wiem tego oczywiście i ja myślę, że nawet na Kremlu mogą tego jeszcze do końca nie wiedzieć. To znaczy oni dzisiaj eskalują tę całą sytuację, sprawiają, że wszystkie oczy są na nich zwrócone. Proszę zwrócić uwagę, no nie było w ostatnich latach takiej sytuacji, że wszyscy święci w cudzysłowie z całego świata pielgrzymują do Moskwy, wszyscy dzwonią do Władimira Putina i rozmawiają z nim i tak dalej. Więc jakby z punktu widzenia tego, że Rosja znajduje się w centrum debaty teraz światowej, no to oczywiście Putin jakiś cel realizuje. Oczywiście z jednej strony nie można tego ciągnąć w nieskończoność, ale myślę, że Putin może taką sytuację ciągnąć dłużej niż się wielu osobom wydaje. I dojść do takiego momentu, w którym zachodnie ośrodki władzy, zachodnie media, zachodnia opinia publiczna dojdzie do przekonania, że no już coś trzeba zrobić z tym napięciem. Ono już tak długo trwa i tak długo nam grozi, że wreszcie coś trzeba przecież temu Putinowi dać. Zalegalizować Nord Stream do końca, dwa, nie wiem, zmusić Ukrainę, żeby ona uznała te republiki ługańską, donbaską. No tutaj raczej, no, panie pośle, wchodząc panu na moment w słowo, rzeczywiście takie groźby osiągnięcia przez Putina celów politycznych istnieją, tylko wydaje się, że jeżeli chodzi na przykład o tą rozszerzoną autonomię Ługańskiej czy Donieckiej Republiki, tak zwanej Republiki, no to wówczas to raczej obawa istnieje, że to może instytucje unijne albo na przykład szefowa Komisji Europejskiej mogłaby uznać. Raczej Ukraina nie uzna. No to są stanowisko, jest stanowcze państwa ukraińskiego wyrażone przez prezydenta Zełenskiego. No więc w każdym razie ta gra w wariancie minimum obliczona jest na te uzyski takie polityczne, gospodarcze typu właśnie Nord Stream, typu właśnie uznanie na terenie międzynarodowym chociażby tych separatystów. A co jest związane? Ale ma pan obawy, jakby ma pan obawy, że to mogłoby zostać uznane właśnie przez Unię Europejską na przykład? Ja mam takie przekonanie, że odpowiednio długo skalowany konflikt może, być może to jest ta gra, w którą dzisiaj Putin gra, czy testuje sobie Zachód, może doprowadzić do tego, że prawda, zachodnie ośrodki, media i opinia publiczna dojdą w pewnym momencie do wniosku, że no kurde, jesteśmy już tak tym zmęczeni, że wreszcie dajmy spokój, skoro nie ma wojny, a była groźba przecież wojny, tak? To cały czas jest groźba wojny. No skoro Putin łaskawie zgodził się wycofać z groźby wojny, to dajmy mu już te jakieś małe elementy, które go zadowolą. I teraz proszę zwrócić uwagę, co by się stało? To jest na razie oczywiście abstrakcyjny i na dzień dzisiejszy totalnie hipotetyczny scenariusz, ale co by się stało, gdyby ośrodki zachodnie jakieś uznały na przykład tę quasi-suwerenność Ługańska czy Doniecka, tak, tych republik? Otóż Ukraina tego nie zrobi. Ale co to też oznacza? To oznacza trwałe powstrzymanie Ukrainy przed euroatlantyckimi ambicjami. To jest również jednym z celów Moskwy. No, tak jak znaczy w praktyce, panie pośle, to oznacza też no, de facto podważenie suwerenności Ukrainy. Dlatego, że dzisiaj nawet korespondent polskich mediów na Ukrainie, Paweł Bobołowicz, mówił, że no, zgodnie właściwie z tym, co by oznaczało to realizację tego celu, czyli taka federacja Ukrainy, no to te tak zwane, te quasi republiki mogłyby na przykład kwestionować dążenia polityczne państwa ukraińskiego, na przykład euroatlantyckie, o których pan mówi. Czyli to jest tak naprawdę koniec suwerenności tej terytorialnej Ukrainy przynajmniej.
Znaczy, proszę państwa, no to jakby to w ogóle nie ma żadnych złudzeń, jeśli chodzi o to, co Moskwa robi od początku lat 90. Po to stacjonują wojska w Mołdawii, żeby była Republika Naddniestrzańska, żeby Mołdawia miała zablokowaną drogę do eurointegracji, również do integracji z Rumunią, bo to przede wszystkim na początku lat 90. bolało Rosjan, że Mołdawia może się, bo tam jest bardzo duże podobieństwo kulturowe, językowe, historyczne, więc że Mołdawia może się z Rumunią zintegrować. To samo w przypadku Gruzji i tak dalej. Więc ta gra jest stała, ale to znaczy, ja powiem tak, spotykając się z Ukraińcami na forum Europa-Ukraina już ze 6 lat temu, ja im mówiłem wprost, nie ma dzisiaj żadnej perspektywy Ukrainy w NATO. To, co dzisiaj się opowiada, że tematem jest Ukraina w NATO, nie ma, ponieważ z punktu widzenia również państw zachodnich, do NATO nikt nie wpuścił Ukrainy, która nie uznaje rosyjskiej aneksji Krymu, czyli że ma konflikt graniczny na Krymie. Już jakbyśmy zostawili nawet te republiki Donbas i Ługańsk, to sam Krym sprawia, że będzie blokada wejścia Ukrainy do NATO. A teraz jeszcze weźmiemy konflikt tlący się, czy cały czas istniejący w ramach państwa ukraińskiego. Nikt do NATO i do Unii Europejskiej takiego państwa nie przyjmie. Więc z punktu widzenia interesów Moskwy, to jest to minimum, które oni muszą zabezpieczyć. Żeby ta sytuacja ropiała tam możliwie długo i nie wiadomo ile czasu. Dlatego, że to zabezpiecza minimum, które oni chcą mieć w stosunku do Ukrainy. Znaczy, że Ukraina pozostanie w takim półcieniu między Rosją a strefą zachodnią. Co prawda Jens Stoltenberg... Z punktu widzenia maksimum jest albo ta inwazja rzeczywiście lądowa i zajęcie jakiejś dużej części Ukrainy, czyli odbudowa imperium wprost, albo moim zdaniem jest jeszcze trzeci wariant, to znaczy zmiana władzy na Ukrainie. Ukraina jest państwem, które cały czas jest targane, znaczy 500 lat minęło, na Ukrainie niewiele się zmieniło. Kiedyś byli polscy magnaci na Ukrainie, którzy, prawda, byli na tyle silni, że mieli swoje prywatne wojska i nawet robili wyprawy na Moskwę, jak w 1610 roku, potem wojna wybuchła w związku z tym, polsko-rosyjska, a dzisiaj są na Ukrainie oligarchowie. I to oni cały czas w dużym stopniu rozdają karty na tej Ukrainie. Nawet mają potężne wpływy w partiach politycznych, w rządzie i tak dalej. I to, na co być może obliczona jest gra dziś Putina, no to jest puszczanie oka do oligarchów. Słuchajcie, wojna, czy nawet zagrożenie samą wojną szkodzi bardzo interesom, w tym waszym interesom. Dogadajmy się. Zmieńcie jakby podejście, wpłyńcie na rządy, czy zmieńcie te rządy w Kijowie, dogadajmy się, tak? No, Panie pośle, to cały jeszcze... czas Putin też tą marchewkę oligarchom ukraińskim cały czas pokazuje. Z jednej strony kija, będzie wojna, stracicie na tym swoje majątki, a z drugiej strony pokazuje marchewkę, dogadajmy się i będziemy robić business as usual. Czy polska dyplomacja w sprawie tego zagrożenia prowadzona jest właściwie pana zdaniem? Nie znam kulisów prowadzenia tej dyplomacji, więc ciężko mi się też do końca wypowiadać. Natomiast to nie jest ale też wiemy, tak, że jakie Polska są, może... wiemy, jakie są konsekwencje, czy jakie są skutki. Niektóre państwa przeszły od słów do czynów. Jest wzmocniona obecność wojsk amerykańskich, wojsk brytyjskich. Także słyszymy dzisiaj Jensa Stoltenberga, który mówi o tym, że jednak będzie wzmocniona wschodnia flanka NATO. To dobrze z punktu widzenia Polski? W tym konkretnym momencie to tak, tylko są dwie rzeczy. Po pierwsze, Polska też nie widzę mechanizmu warunkowości w tym poparciu dla Ukrainy. On powinien jednak istnieć, to znaczy jeśli Polska, a jest Polska adwokatem ukraińskich spraw od 2014 roku, nie widzę tej wzajemności po stronie ukraińskiej i uważam, że to powinno być, no oczywiście nie w tym momencie i nie publicznie, ale nieoficjalnie powinno być to mocno artykułowane przez polską dyplomację, że jednak Ukraińcy powinni inaczej się zachowywać w sprawie naszego tranzytu przez Ukrainę, w sprawie pamięci historycznej. No ale to teraz, panie pośle, teraz było stanowisko szefów MSZ-u obu krajów, że jednak te sprawy historyczne, te zaszłości odsuwamy na razie na dalszy plan, no bo jest bezpośrednie zagrożenie. Nie, no my trudno... zawsze odsuwamy, my zawsze odsuwamy, a Ukraińcy nigdy nie odsuwają, nie? To jest tak, że to my zawsze odsuwamy, a Ukraińcy nie odsuwają, więc to jednak powinno być gdzieś tam. Nie mówię, że teraz publicznie, bo oczywiście czas temu nie sprzyja, ale no jednak powinna być ta pamięć o tym. Druga rzecz to jest taka. Z tymi wojskami amerykańskimi, z tymi wojskami stacjonującymi w Polsce. Największy z nimi problem jest taki, że one kiedyś wyjadą.
One kiedyś wyjadą. Może wcześniej, może później. Wyzwaniem Amerykanie, dlaczego Amerykanie się teraz tak zaangażowali? No, oni zaangażowali się z jednego prostego powodu. I Niemcy też trochę usztywnili lekko swoją postawę, która jest jednak cały czas dosyć dwuznaczna. Dlatego, że zauważyli, że jak nie zareagują na Rosję naciskającą na Ukrainę, to im się podsypie cała układanka bezpieczeństwa w Europie. A oni chcą mieć rozwiązane ręce w Europie, żeby zajmować się Chińczykami. Jak im się wszystko posypie w Europie, to będą musieli na nowo to sklejać. W związku z czym się bardziej zaangażowali. Ale to nie znaczy, że będą tu wiecznie zaangażowani w takim zakresie, w takim stopniu. No przekonamy się. Panie pośle, jeszcze jedna sprawa. Wcześniej czy później to się zmieni i trzeba mieć przede wszystkim własną armię. I jakby no i ona największy problem z tą armią... Ona jest rozbudowywana, wzrosło, jej liczebność wzrosła o 20 tysięcy, są także Daj Boże, żeby te plany były bardziej koherentne niż są. O tak, panie pośle, to jeszcze jeden temat na te półtorej minuty, które nam zostało. Orzeczenie TSUE, pan się bardzo kategorycznie powiadał, że to jest ono wtórne, jest realizacją kapitulacji z grudnia 2020 roku. No ale jak wczytać się w uzasadnienie i także w wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, no to się sprowadza tylko do tego, że jeżeli byłby, tutaj cytat, nienależyte zarządzanie finansami unijnymi, no to wtedy można podważać rządy prawa. No to jest zgodne z konkluzjami z grudnia 2020, zgodne z tym, co mówił premier Morawiecki. No tak. A życie wygląda w ten sposób, że pieniędzy jak nie było, tak nie ma. I nie będzie tych pieniędzy również z innych środków. Znaczy, no bądźmy realistami. Jeśli się to co, zrezygnować z tych pieniędzy i poszukać ich na rynku? Ale oczywiście, że tych pieniędzy brać nie powinniśmy się jeszcze wcześniej zgadzać na wspólne zadłużenie i wspólne podatki unijne, bo to jest likwidacja naszej suwerenności fiskalnej. Znaczy Unia Europejska, powiedzmy sobie wprost, przestaje nam się opłacać. Unia Europejska dzisiaj stosuje szantaż polityczny i szantaż finansowy. To łatwo tak powiedzieć, wie pan, ale jak wyobraźmy sobie Polskę poza Unią, bo rozumiem, że taki scenariusz pan kreśli, no to co? Mogą być wprowadzone cła, rezygnujemy z dostępu do rynków europejskich, chociażby dla polskich przedsiębiorców rezygnujemy z dostępu dla polskich pracowników. No takie mogą być konsekwencje. Unia zagra twardo. To nie tylko jest tak, że my potrzebujemy Unii, czy potrzebujemy rynku niemieckiego. Niemiecka gospodarka bardzo potrzebuje polskiej, jest bardzo z nią silnie związana. Jest poza Unią Europejską obszar gospodarczy, w którym funkcjonują niektóre państwa, jak Szwajcaria czy Norwegia. Naprawdę no wie Polska pan, ale to jednak z całym... Ja bardzo cenię, że pan poseł już nas stawia w kręgu Szwajcarii czy Norwegii, to znaczy, że polska pozycja gospodarcza rośnie, ale tak mówiąc realpolitik, to... Panie pośle, pan dobrze wie, że nawet Wielką Brytanię tak dosyć twardo potraktowano. Dosyć twardo, a w realpolityk, proszę mi wierzyć, to nie jest, to proszę spojrzeć na statystyki, proszę spojrzeć na przepływy gospodarcze. W realpolityk niemiecka gospodarka jest dużo bardziej strukturalnie powiązana z Polską niż była z brytyjską. I to jest bardzo ważny czynnik, który sprawi, że nikt z nas z europejskiego obiegu gospodarczego nie wyrzuci. To jest nasz dzisiaj najważniejszy jakby element i przestańmy się stawiać już wreszcie w roli ubogich krewnych w Europie, którzy muszą żebrać o każdy tam miliard euro. To jest poniżej 1% polskiego PKB rocznego. Naprawdę... Tylko kiedy pan jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej mówi o tym, że Unia Europejska przestaje nam się opłacać, czy to jest przejaw odpowiedzialności w sytuacji także tego, że jednak ta jedność europejska w obliczu zagrożenia rosyjskiego jest budowana. To nie jest chyba najlepszy moment. Ta jedność europejska jest dzisiaj budowana niejako w opozycji do postawy Berlina, panie redaktorze. I tej jedności europejskiej nie byłoby, gdyby Berlin nie poczuł się zagrożony w tym, że jest przywódcą Europy i teraz wszyscy patrzą, co wy, przepraszam za kolokwializm, co wy odwalacie z tymi Rosjanami, tak? Spora część Europy na to patrzy. W innej sytuacji Berlin wcale nie musiałby się tak zachowywać. Na koniec dnia cała ta polityka rozgrywa się między Waszyngtonem, Kijowem, Warszawą, Moskwą, Berlinem, między stolicami suwerennych państw. I proszę zwrócić uwagę, jak Biden łączył się w zeszłym tygodniu i wcześniej, to nie łączył się z szefową Komisji Europejskiej. Biden łączył się z szefami państw, łączył się z prezydentem Dudą, łączył się z kanclerzem Niemiec, łączył się z prezydentem Ukrainy, łączył się z prezydentem Francji, łączył się z premierem Wielkiej Brytanii. Na koniec dnia i tak państwa o tym decydują. Dobrze, że łączył się z prezydentem Polski, bo to znaczy, że jednak Polska jest wciąż na tej geopolitycznej szachownicy istotna. Polska jest po prostu średnim państwem europejskim, ale istotnym. I całkiem dużym jak na ten nasz region. Bardzo dziękuję, panie pośle. I to jest ważne. Bardzo dziękuję, Robert Nie bądźmy ubogimi krewnymi. Dziękuję serdecznie. Robert Winicki, poseł Konfederacji. Rozwiniemy te wątki w następnej rozmowie. Bardzo dziękuję.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko.